Witajcie, kochani. Na wstępie chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić do oglądania mojej nowej serii na kanale, która będzie się nazywać Siostry Bambino. Zanim przedstawię Wam główne bohaterki, czyli nasze siostry, w skrócie opowiem Wam historię naszych sióstr. Otóż, gdy były małe dziewczynki, wybrały się na spacer ze swoimi rodzicami oraz ze swoją kochaną ciocią Marysią na spacer po parku. To miał być miły, niedzielny odpoczynek, relaks po obiedzie. Niestety nie był taki. Podczas spaceru, gdy dziewczynki zbierały z ciocią różne smakołyki z krzaczków, ich rodzice postanowili pójść na mały spacerek, gdzie uderzył w nich niestety silny, ogromny, potężny meteoryt. Niestety rodzice dziewczynek zginęli na miejscu. Dziewczynki bardzo to przeżyły. Ciocia Marysia była tak dobroduszna, że nie chciała, żeby dziewczynki trafiły obie do adopcji. Postanowiła zająć się nimi i postanowiła, że da im tyle miłości, ile będzie mogła im ofiarować po stracie ich ukochanych rodziców. Jeżeli chodzi o rodziców naszych sióstr, naszych bliźniaczek, mama zajmowała się domem, nie pracowała. Na początku miała karierę związaną z malarstwem, natomiast po urodzeniu się córeczek zrezygnowała z pracy, zajęła się domem, zajęła się wychowywaniem dzieci. Tata natomiast miał własną firmę. Był prezesem, dyrektorem wysokiej filii, którą miał nadzieję, że któraś z dziewczynek przejmie później cały biznes rodziny i pociągnie go dalej. Dziewczyny, jak widać, tutaj są młode, dorosłe, czyli całe dzieciństwo mają za sobą. Bardzo są szczęśliwe i bardzo wdzięczne cioci, że wychowywała ich. Postanowiły, że nie będą chciały zakładać rodzin i rozdzielać się. Postanowiły zamieszkać razem. I tak, nasza Emilka będzie panią od, można powiedzieć, zarabiania pieniążków w tym domu, tak? Bo ponieważ ona jest troszeczkę starsza, bo wyszła wcześniej na świat o kilka minut niż nasza druga bohaterka, Oliwia, postanowiła przejąć biznes rodziny i zatrudnić się w karierze bizneswoman, z czego tutaj widzicie, jej aspiracją jest bajecznie bogata, gdzie jest żyłka handlowa, czyli bajecznie bogata, już Wam mówię. Jest to simka, która chce wzbogacić się i mieć udaną karierę zawodową. Po prostu ona będzie zaczynać od początku, jak wiecie, całą tą karierę biznesową, żeby wspiąć się jako pani dyrektor. To jest, będzie jej marzenie, żeby zająć miejsce taty, bo jak na ten moment nie mogła wsiąść od razu na fotel dyrektorski, ponieważ musi zdobyć to pewne doświadczenie. Także wspólnik taty, który był wiceprezesem w tej firmie, na razie rządzi tą firmą, ale mamy nadzieję, że z dnia na dzień nasza Emilia będzie wpięła się po szczeblach naszej kariery i zostanie w końcu panią dyrektor i zastąpi swojego tatę, tak? Jej aspiracjami następnymi jest ambitna, czyli ci simowie uzyskują silne nastrojniki, odnosząc sukcesy zawodowe, dostają negatywne nastrojniki po porażkach zawodowych i mogą się denerwować, jeśli nie awansują. Następnie jest geniusz, czyli
często są skupieni, mogą dzielić się pomysłami z innymi simami i mogą się denerwować, jeśli od jakiegoś czasu nie rozwijali swoich umiejętności umysłowych, oraz będzie profesjonalistką, czyli dłużej wytwarzają obiekty, ale zwykle ich wyroby mają większą ilość i uzyskają silne nastrojniki, po wytworzeniu obiektu o wysokiej jakości uzyskają negatywne nastrojniki po wytworzeniu obiektów niskiej jakości. Jak przyszło na panią bizneswoman, jak widzicie, nasza Emilia jest ubrana tutaj w białą bluzeczkę, czarną spódniczkę. Już wam pokazuję, to jest pierwszy strój nasz codzienny. Drugi strój codzienny to jest śliczna, zwiewna sukieneczka. Tu wam troszeczkę przybliżę twarz naszej Emilki. Okej. Następnie, strój oficjalny. Nasza Emilka, jak widzicie, bardzo lubi czerwony kolor. Bardzo do niej pasuje, szczególnie gdzie przefarbowała sobie swoje naturalne włosy na kolor czerwony. Lubi się ubierać na czerwono. Następny, strój sportowy. Strój na noc. Strój na zabawę, tak? Tak, imprezowy. Oraz strój do kąpieli. Następnie, przechodząc do kolejnej naszej bliźniaczki, jest to nasza Oliwka. Oliwka będzie, jakby to powiedzieć, pełniła rolę gospodyni domu, czyli będzie zajmowała się domem, będzie przygotowywała wszelakie posiłki, będzie zajmowała się ogrodem, między innymi będzie miała hobby, gdzie będzie malować, pisać książki, grać na instrumentach. No zobaczymy, jak to dalej będziemy w rozgrywce, jak to wyjdzie, tak? Ale będę chciała, żeby ona była taką, można powiedzieć, panią domu. Dlatego jest mistrzynią kuchni, czyli chce opanować sztukę kulinarną. Dodatkową aspiracją będzie esencja smaku, czyli simowie obdarzeni esencją smaku przygotowują lepsze potrawy i napoje. Jest kreatywna, czyli są często zainspirowani, mogą dzielić się kreatywnymi pomysłami z innymi simami i mogą się denerwować, jeżeli przez jakiś czas niczego nie tworzą. Czyli najprawdopodobniej będzie malowanie, ćwiczenie jakieś, nie wiem, na instrumentach, jakichś pioseneczek, ewentualnie pisanie książek, zobaczymy. Uwielbia naturę, mogą entuzjazmać się naturą wraz z innymi simami i stają się szczęśliwi, gdy przebywają pod otwartym niebem. Czyli tutaj pod względem ogródka, tak? Może jakiś mały ogródeczek będziemy mieli z warzywami, żeby jej się łatwiej gotowało. Oraz profesjonalistka, czyli tak jak u Emilki, wytwarzają obiekty, ale zwykle ich wyroby mają wyższą jakość. Uzyskają silne nastrojniki po wytworzeniu obiektu o wysokiej jakości i negatywne po wytworzeniu niskiej. Jak rzuca się na pierwszym naszym obrazku Oliwia, bardzo lubi kolor zielony, pod względem właśnie natury ogrodu, dlatego ma włosy zielone i jej stroje przeważnie będą bazować też na kolorze zielonym, ponieważ ona będzie bardzo lubić kolor zielony. To jest nasz pierwszy strój. Taki luzacki, żeby powiedziałabym, wiecie, trampki, co bym mogła sobie polatać po ogródku, po domu, żeby cokolwiek móc, no żeby jej było wygodnie po prostu, tak? Drugi strój jest identyczny, można powiedzieć, jak jej siostra. Nie wiem, czy zauważyliście serduszka, zaraz wam pokażę tutaj u Emilii. Mają dwa takie same naszyjniki, nasze siostry. To ich rozróżnia jako dowód siostrzeńczej miłości, tak? Że mają identyczne naszyjniki, które ich wzmacniają jako więź siostrzaną. Następnie oficjalny strój, oczywiście zielony. Sportowy, taki zwykły. Do snu. Imprezowy. I do pływania. Ok. I teraz tak. Przechodzimy do wprowadzania ich na działkę z domkiem. Tak, zapisz.
Ja już, kochani, wybudowałam domek. Starałam się, żeby on mieścił się właśnie w kryteriach tych 20 simoleonów, jakie one mają. Czyli esencja ogrodu będzie za 19 643 simoleony. Nie wyposażone, bo nie jest wyposażony na domek. Dopiero będą się urządzać nasze dziewczyny. I tak, może teraz coś opowiem na temat wyzwania, bo przedstawiłam całą historię naszych dziewczynek. Jaka im przykrość się sprawiła wcześniej. Jakie życie im wywinęło nieszczęście. Także, dobra, tutaj im troszeczkę przydzielę, żeby się bardziej te interakcje ich, no możesz później ten, a ja będę wam opowiadać co i jak. Moje wyzwanie będzie polegać na tym, iż nasze dwie siostrzyczki będą chciały mieć po... Każda z nich będzie miała po troje dzieci. Tylko, że każde dziecko będzie z innym mężczyzną. Tak, będziemy łapać jakichś ciekawych tatusiów. Zakochiwać ich w sobie, doprowadzać do tego, żebyśmy mieli dzieciaczki. No i wyzwanie będzie zakończone, o powiem tak, wyzwanie będzie zakończone wtedy, gdy trzecie nasze dzieciątko będzie już dorosłe. Będzie dorosłe i będzie już w stanie móc sobie założyć rodzinę, założy sobie rodzinę, wyprowadzi się od naszych dziewczynek i nasze dziewczyny będą same po prostu. No ale mam nadzieję, że wiadomo, troszeczkę to potrwa, zanim to nastąpi. Co by tu jeszcze powiedzieć? A, już wiem. Jeżeli chodzi o dom, dom wygląda tak, na ten moment. Tutaj zrobiłam mały ogródeczek dla naszej Oliwii. Już wam pokazuję, jak jest w środku. Na razie jest takie rozmieszczenie. Później będą dziewczyny cokolwiek mogły rozwijać w tym domu, tak? Rozbudowywać się, jeżeli będzie taka potrzeba. Na ten moment, jeżeli widzicie, nie mamy za bardzo pieniążków na urządzenie tego domku, ale nie martwcie się, ponieważ ich rodzice przez całe, można powiedzieć, całe swoje życie, dopóki nie zdarzyła się ta tragedia, odkładali na lokatę pieniążki na przyszłość naszych dziewczyn. Upoważnili ciocię Marysię, żeby gdy do dziewczyny dorosną i będą chciały zacząć swoje dorosłe życie poza domem, można powiedzieć, cioci Marysi, tak? Ciocia ma wypłacić w pieniążki, jest to 50 tysięcy simoleonów na to, aby dziewczyny mogły mieć jakiś fajny start w życie. Dlatego teraz wpisuję kod Motherlode, tak? Tak, i jest 50 tysięcy. I z tymi 52 tysiącami... Dobra, zapauzuję ich, tak? To jest wstępny fundusz dziewczyn, aby mogły się urządzić w tym domku. Ja, moi kochani, robię teraz cięcie. I poza odcineczkiem urządzę im dom. Jeżeli będzie dom już urządzony w tej kwocie właśnie 52 tysiące, chociaż będę się starała, żeby im chociaż te 2 tysiące zostawić na życie, tak, żeby coś mogły, nie wiem, ugotować, upichcić i opłacić mi więcej rachunki, jeżeli by coś takiego przyszło, tak, zanim nasza Emilia pójdzie do pracy. Urządzam dom i zaraz do was wracam.
kochani, wróciłam. Umeblowałam nasz cały domek. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj na samym początku mamy takie małe miejsce do odpoczynku. Później może z czasem coś tam jeszcze dołożymy. Jak widzicie, zostało nam 776 symoleonów i na razie chciałam, żeby zostało tyle na jakiś start, żeby mogły cokolwiek dziewczyny sobie ugotować. Tak, a resztę będziemy funduszy zbierać za pomocą czegoś tam innego, tak? Dobra, przechodząc tutaj. Stół ślusarski wstawiłam dla naszej Oliwii, aby mogła sobie zrobić donicę do swojego ogrodu, ewentualnie rzeźby, czy jakieś mebelki, no zobaczymy. Następnie, wchodząc do naszego domku, tu zrobiłam taki już wstępny pokoik dla naszych dzieciaczków. Chociaż te kołyski to mogłabym sprzedać, tak? Bo jak będą dziewczyny w ciąży, o, i będą rodzić, to same dostaną kołyski. No ale taki mniej więcej pokój dla dzieci jest, tak? Następnie. Tu jest pokój naszej Emilii. Jak widzicie, czerwony. Wraz z budowaną łazienką. Te drzwi będą zablokowane, będą tylko dostępne dla naszej Emilii. Tak to postanowiłam zrobić, co by nie było sztucznych kolejek, jakichś nieporozumień odnośnie łazienki, tak, żeby każda mogła sobie normalnie wejść, ewentualnie jak będzie później więcej dzieciaczków w domu, to żeby nie było z tym problemu. Następnie jest kuchnia. Tutaj z czasem będę chciała jeszcze, wiecie, rozbudować, żeby były meble tutaj na górze. No i jeszcze może coś pododawać, tak? Na wstępie kuchnia może być. Tu mamy taki mini salon do oglądania telewizorka. Tutaj mamy łazienkę ogólną dla wszystkich, czy dla gości, czy dla domowników, jak będą dzieciaczki itd., itd. Tu mamy sypialnię razem z łazienką dla naszej Oliwii. Oczywiście drzwi będą też zablokowane, że będzie miała tylko ona wstęp. Ewentualnie, jeżeli będą, wiadomo, będziemy się starać o dziecko, to te drzwi będziemy musieli odblokować, co by mężczyzna mógł wejść tutaj do nas. Tu jej stawiłam od niczego sztalugę. Jeżeli chodzi tutaj o ten stoliczek, postanowiłam zrobić dziewczynom taki mały, no można powiedzieć w cudzysłowie, mały ołtarzyk, tak, że rodzice, którzy zginęli, będą mieli taki ołtarzyk u dziewczyn, o, coś w tym stylu. Nasza ciocia kochana Marysia ma kawałek skałki tego meteorytu, który spadł na naszych rodziców, także jak nas ciocia odwiedzi, ewentualnie my odwiedzimy ciocię, to na pewno ten meteoryt tutaj się znajdzie, tak? Ciocia, podejrzewam, też ma zdjęcie naszych rodziców, czyli tu będzie umieszczone zdjęcie, a tu będzie ten meteoryt. No i zobaczymy, może jakieś świeczuszki, coś tam damy, wiecie, żeby tak było sentymentalnie, tak? Żeby dziewczyny pamiętały o tych swoich rodzicach. Następnie na dole zrobiłam tylko gabinet dla naszej Emilii. Drzwi tu będą zablokowane, ponieważ jak wiecie, w karierze biznes komputera nie kupiłam. Trzeba będzie wypełniać raporty. Nie wiem, czy mnie stać nawet na jakiś najtańszy. Zaraz zobaczymy. Tak. O, nawet na stać. Weźmiemy sobie ten. Nie, to nie na mnie pasuje. Ten. Dobra, na ten moment może być. Zapomniałam, że ona ma mieć ten. Raporty wypełnianie. Także na ten moment niech będzie pracowała na takim jakimś starociu. Może z czasem coś tam jej weźmiemy. Jeżeli chodzi dalej tutaj o niech zagospodarowany teren, to będę chciała w przyszłości zrobić jakąś małą łazieneczkę też tutaj na dole i pokoje dla naszych dzieciaczków. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o budowę naszego domu. Przejdźmy do dziewczyn.
Okej, okay. Nasza Emilka, kochana, podejmij sobie karierę. No, dajesz. Okej, okay. Bizneswoman. Pracuję od poniedziałku do piątku, między 9 a 17. Bizneswoman. Synergia, efektywność, planowanie. Jeśli czujesz ekscytację na dźwięk tych haseł, być może kariera w biznesie jest właśnie dla ciebie. Ścieżki kariera to menadżerka i inwestorka. Czyli tu będziesz albo tym, albo tym. Jak dojdziemy do szczytu kariery. Jeżeli możecie, moi kochani, napiszcie mi pod filmikiem w komentarzu, czym ma być nasza Emilia w przyszłości. Czy menadżerką, czy inwestorką. To już zależy od was. Także podejmujemy karierę, bo tutaj chyba nie ma nic takiego. No nie. Dobra, podejmujemy karierę. Super. Dobra. Gdzie nasza Oliwia? Nasza Oliwia już idzie oglądać telewizję. Ty nie będziesz moja kochana. Kto to tu do nas idzie? Sąsiad. O, Emil do nas przyszedł. Super. Jako sąsiad. Dobra. Zaproś sąsiadów. Ty nie oglądaj tych telewizji, tylko chodź tutaj też do sąsiada. Następnie jacyś idą sąsiedzi. Dobra, o, nasza Zosia przyszła, super. Kochani, tutaj dziewczyny trochę pogawężą sobie, pogadają z naszymi naszymi sąsiadami, tak? Powitaj nowego, moment. Powitaj, a ty już masz powitankę. Tutaj też powitaj nowego sąsiada. No i później sobie porozmawiaj. Ty również sobie powitaj wszystkich sąsiadów. Wy będziecie przyjazne, tak? Dla nowych sąsiadów. I później możecie jakoś sobie... Nie grubiańskie, co ty robisz? Co ty robisz, kobieta? Dobra. No i tutaj nasze dziewczyny dzisiaj pogadają sobie, zapoznają się z sąsiadami. Ja na dzisiaj zakończam już ten odcineczek, kochani. Mam nadzieję, że nowa seria będzie się cieszyła oglądaniem, tak? Że będziecie z chęcią ich oglądać, komentować. I powiem tak, w każdym filmiku, jeżeli będziemy mieli jakikolwiek wybór czegokolwiek, tak? Na przykład, nie wiem, któraś z sióstr albo obie siostry będą w ciąży, będziemy miały poród i tak dalej w następnym planowanym odcineczku, tak? Ja będę was prosiła o wymyślanie na przykład imion dla dzieci, tak? Jeżeli będzie chłopczyk, proszę o imię dla chłopczyka. Jeżeli będzie dziewczynka, proszę o imię dla dziewczynki. Tylko... Tak, teraz zastanawiałam się, co mówię. Jeżeli będzie w ciąży, będzie w następnym odcinku poród, wy proponujecie imię dla dziewczynki i dla chłopczyka, bo przecież nie wiemy, co się urodzi, tak? No, na ten moment, w następnym odcineczku obiecuję wam, że zajmiemy się tutaj Oliwią, która będzie zaczynała robić swój ogródek i będzie zdobywać umiejętności gotowania. Natomiast Emilią zajmiemy się... jeżeli chodzi o pracę, tak? Może odwiedzimy ciocię, albo zaprosimy ciocię, ale chyba pojedziemy odwiedzić naszą ciocię, kochaną. No bo chciałabym, żebyście też poznali, tak? Może następny odcinek właśnie będzie taki trochę nudnawy, bo tutaj zajmiemy się dziewczynami, tutaj zajmiemy się zapoznaniem was z naszą kochaną ciocią Marysią, która będzie bardzo... miłym gościem tutaj u nas, tak? Bo bardzo dużo dziewczyny jej zawdzięczają. Także na ten moment kończę nasz odcineczek. Ślicznie bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się seria będzie podobać.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam Was serdecznie. Łapatki.